Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w jednym z prywatnych przedszkoli w Lubinie. 4-letni chłopiec znalazł na przedszkolnym placu zabaw blister z silnymi lekami psychotropowymi i zażył je. Dziecko zaczęło tracić przytomność, co natychmiast wywołało interwencję służb ratunkowych. Na miejsce przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował chłopca do szpitala we Wrocławiu. Do tego groźnego incydentu doszło w piątek, kiedy dzieci przebywały pod opieką wychowawców na przedszkolnym placu zabaw. Chłopiec w pewnym momencie podniósł blister tabletek psychotropowych, które znalazł na ziemi i prawdopodobnie je zażył. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu zamontowane na terenie przedszkola. Kiedy dziecko zaczęło tracić przytomność, natychmiast powiadomiono jego rodziców, a na miejsce wezwano śmigłowiec pogotowia ratunkowego, który błyskawicznie przewiózł chłopca do szpitala we Wrocławiu. Nie jest jeszcze jasne, ile tabletek dziecko mogło połknąć, jednak jego życie było przez pewien czas zagrożone. Przedszkolak trafił na oddział intensywnej opieki medycznej. Według nieoficjalnych informacji jego stan obecnie się poprawia. Policja w Lubinie prowadzi śledztwo mające na celu wyjaśnienie szczegółów tego zdarzenia. Funkcjonariusze analizują zapis z monitoringu, aby ustalić, w jaki sposób leki znalazły się na terenie przedszkolnego placu zabaw oraz jak doszło do tego, że trafiły w ręce dziecka. Patrolując byłą drogę krajową numer 8, funkcjonariusze grupy Speed zatrzymali do kontroli kierowcę osobowego Audi, który w zaledwie 10 sekund poprzez swoje brawurowe zachowanie na drodze stracił prawo jazdy. Wszystko zaczęło się od przekroczenia prędkości o 24 km na godzinę w obszarze zabudowanym. To jednak nie był koniec jego wykroczeń. Następnie wykonał niedozwolony manewr wyprzedzania przed i na oznakowanym przejściu dla pieszych, na którym ruch nie był kierowany. Wisienką na torcie okazał się przejazd na czerwonym świetle. Funkcjonariusze, widząc niebezpieczne manewry kierowcy, natychmiast zatrzymali go do kontroli. 25-latek nie miał żadnego usprawiedliwienia dla swojego zachowania i pokornie przyjął mandaty karne na łączną kwotę 2300 zł. Dodatkowo 35 punktów karnych, które zgromadził za te trzy wykroczenia, skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem jego prawa jazdy. Mimo oczywistego niebezpieczeństwa, jakie stwarzał na drodze, policjanci zachowali pełen profesjonalizm. W spokojny sposób wyjaśnili kierowcy, jakie konsekwencje czekają go w najbliższej przyszłości. Dzień dobry, aspirant Policji Drogowa Wrocław, interwencja nagrywana, dokument poproszę. Trzy wykroczenia, przekroczenie prędkości, wyprzedzanie na przejściu lub bezpośrednio przed i czerwone światło. Jakieś punkty pan ma? Ile by pan nie miał, to i tak idziemy na egzamin, bo dzisiaj jest 15 plus 15 i plus 5. No pokażę pan, wszystko jest nagrane. Także 35 punktów dzisiaj, jednym takim, przez 10 sekund. Da się. A jeszcze pewnie, jak znam życie, to pan ma 0, nie? 24 można mieć. Tu nie ma dyskusji. Jak pan chce, to druga opcja to jest wniosek do sądu. No tak, pan ma 0. Dwa tylko jakieś wykluczenie wcześniej. Dobra, sobie to jeszcze obejrzę, dobra? Tam pan prędkość zmierzona 74, 300 zł, 5 punktów. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o mandat. Wyprzedzanie w tym samym momencie, kiedy pan przekracza tą prędkość, wyprzedza pan pojazd. Na przejściu dla pieszych 1500 zł, punktów karnych 15, czerwone światło 500 zł, punktów 15. Podsumowując, 2300 zł, punktów karnych 35. Jak się pan zgadza, piszemy, jak nie, to wniosek do sądu. Chce pan obejrzeć? Pokażę panu wszystko. Chce pan? Dobra. Kartą nie zapłaci pan u nas za nic, bo terminal nam padł. Pamiętać, że jest 7 dni też na odwołanie od mandatu. Jak sobie pan przemyśli w domu, ma pan jeszcze 7 dni, żeby sobie to przemyśleć i robić, co pan chce.
Teraz, jeżeli chodzi o tą sytuację, co ma pan teraz, ma pan 35 punktów, normalnie pan sobie jeździ. Jeździ pan do dwóch momentów. Pierwszy moment to jest kontrola policji w ciągu najbliższych 2 tygodni. Wtedy policjant za pokwitowaniem zatrzyma panu prawo jazdy, bo te punkty są przekroczone. Ale do tego momentu, jakby nie było kontroli, to jeździ pan. I czekamy na pismo. Przyjdzie pismo na pana adres z Wydziału Komunikacji. Tam będzie informacja, że przekroczył pan punkt i trzeba iść na egzamin. Idzie pan sobie na badania psychiatryczne, psychologiczne. Badania chyba kosztują 120-150 zł. Z badaniami zapisuje się pan na egzamin, zdaje pan egzamin. W momencie otrzymania pisma ma pan 0 punktów. Pana konto jest wyzerowane. I zdaje pan egzamin, jeździ pan dalej. W dniu, kiedy pan zdaje egzamin, jak ma panu M obywatela, będzie tymczasowe prawo jazdy. W ciągu 2 tygodni będzie to normalne, nie? Świat się nie wali, w ciągu 5 dni można odzyskać uprawnienia, spokojnie, głowa do góry. Najgorsze, jakbym był na pana miejscu, to by była ta kasa, nie? Bo wszystko kosztuje. Tyle. Idę pisać, jak ma pan jakieś pytania, to sobie przygotować, bo ja jeszcze póki jestem, to coś panu powiem. Ja wiem, że jest pan teraz w stresie i to, co ja gadam, to tam do pana dociera pewnie w 15%, ale jak jeszcze jakieś pytanie się urodzi, to pytać, dobra? Ten incydent jest kolejnym przypomnieniem, że brawura i brak odpowiedzialności na drodze mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Policjanci z grupy Speed ponownie apelują o rozwagę i ostrożność, podkreślając, że na drodze nie jesteśmy sami, a osoby zapominające o bezpieczeństwie innych mogą liczyć na szybką reakcję funkcjonariuszy. Kryminalni zajmujący się na co dzień przestępczością narkotykową systematycznie weryfikują i poszerzają swoją wiedzę operacyjną, reagując na każdą nowo pozyskaną informację. Niedawno ich działania przyniosły kolejne efekty. Na podstawie zebranych ustaleń funkcjonariusze podejrzewali, że dwaj mężczyźni, 45-latek i 41-latek, współpracują ze sobą i są zamieszani w posiadanie większej ilości narkotyków. Policjanci zdobyli wszystkie niezbędne informacje, z których wynikało, że narkotyki były przechowywane głównie w piwnicy młodszego z mężczyzn. Natomiast za organizację całej działalności w przeważającej mierze odpowiadał starszy. Działania funkcjonariuszy zostały zaplanowane tak, aby zatrzymać obu podejrzanych jednocześnie. Dzięki obserwacji kryminalni zdołali to zrobić, kiedy obaj mężczyźni wychodzili z mieszkania. W trakcie przeszukania kryminalni znaleźli marihuanę u 45-latka, którą trzymał w pudełku po papierosach. Z kolei w mieszkaniu 41-latka, w koszu na bieliznę, policjanci odkryli susz roślinny, kokainę oraz mefedron. Kolejne siatki, worki i pojemniki z narkotykami znajdowały się w piwnicy. Mężczyźni trafili do policyjnych cel, a policjanci przeprowadzili testy i zważenie zabezpieczonych substancji. Okazało się, że zatrzymani posiadali łącznie ponad 4 kg narkotyków, w tym kilkanaście gramów amfetaminy, kilkadziesiąt gramów marihuany i kokainy, blisko 850 gramów mefedronu oraz prawie 3 kg i 400 gramów metamfetaminy. Zebrane dowody i materiały trafiły wraz z zatrzymanymi do prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Południe. Mężczyznom postawiono zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Wobec 41-latka zastosowano policyjny dozór, natomiast 45-latek został tymczasowo aresztowany. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Południe. W 2018 roku Marsz Niepodległości, organizowany corocznie przez środowiska narodowe, miał wyjątkowy charakter ze względu na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Marsz rozpoczął się od państwowego pochodu Dla Ciebie Polsko z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, a około 1000 metrów za nim wyruszył Marsz Narodowców. Pomimo podniosłej atmosfery, w trakcie wydarzenia skandowano hasła, które mogły zostać uznane za mowę nienawiści, co teraz stawia w trudnej sytuacji ówczesnego organizatora Roberta Bąkiewicza. W środę do jego domu weszła policja, przeszukując również siedzibę Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Norbert Woliński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, potwierdził w rozmowie z Rzeczpospolitą, że przeszukania były związane z wydarzeniami z 2018 roku. W ramach śledztwa ustalana jest tożsamość osoby, która kierowała groźby karalne, a także badane są hasła skandowane przez uczestników oraz eksponowane na transparentach.
prokuratura wskazała, że 3 z kilkudziesięciu odnotowanych w trakcie marszu haseł mogą wypełniać znamiona przestępstw dotyczących stosowania gróźb z powodu przynależności narodowej, rasowej, politycznej, etnicznej i wyznaniowej oraz nawoływania do przestępstwa. Robert Bąkiewicz, który był blisko związany z poprzednią ekipą rządzącą, znalazł się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku, a powiązane z nim organizacje były dotowane z Funduszu Patriotycznego. Przeszukanie nazwał aktem politycznej zemsty, a w rozmowie z Polsat News porównał całą sytuację do hipotetycznego scenariusza, w którym policja szukałaby odpowiedzialności 6 lat po drobnej kradzieży. Twierdzi, że celem służb było zdobycie dostępu do jego akt, komputera oraz telefonu. Według Rzeczpospolitej Bąkiewicz sam dał prokuraturze pretekst do przeszukania, twierdząc w trakcie śledztwa, że hasła głoszone podczas marszu były uzgodnione z przedstawicielami władz. Brak dokumentów potwierdzających te ustalenia w instytucjach państwowych skłonił prokuraturę do przeszukania jego domu. Kolejnym powodem do interwencji miało być jego zachowanie podczas wcześniejszych postępowań, gdzie regularnie nie pamiętał kluczowych szczegółów. Tymczasem, według ustaleń śledczych, groźby karalne podczas marszu z 2018 roku miała wykrzykiwać osoba ze Straży Marszu Niepodległości, dlatego prokuratura postanowiła zabezpieczyć dokumenty dotyczące składu tej formacji. To nie pierwszy raz, kiedy Robert Bąkiewicz ma problemy prawne. W ubiegłym roku został prawomocnie skazany za wybryk chuligański, podczas którego poturbował aktywistkę znaną jako Babcia Kasia. W piątek czeka go proces, w którym jest oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej kobiety zepchniętej ze schodów Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie w 2020 roku. W śledztwie dotyczącym wydarzeń z 2018 roku nie jest pewne, czy usłyszy zarzuty, jednak prokuratura bada także przebieg wcześniejszych marszów niepodległości, podczas których Bąkiewicz miał, według niektórych relacji, brać czynny udział w głoszeniu kontrowersyjnych haseł. W ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała blisko 150 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, poinformowano w środę. Funkcjonariusze zgłosili również ataki na polskie służby, w tym uszkodzenie pojazdu Straży Granicznej. Do prób przekroczenia granicy doszło we wtorek na Podlasiu, na odcinkach chronionych przez placówki Straży Granicznej w Narewce, Michałowie, Bobrownikach, Szudziałowie, Czeremsze, Lipsku i Płaskiej. W okolicach Bobrownik ponad 20 cudzoziemców przekroczyło graniczną rzekę Świsłocz. Migranci, niezadowoleni z zabezpieczenia granicy, dwukrotnie zaatakowali polskie służby, rzucając kamieniami i konarami. W trakcie jednego z incydentów uszkodzono szybę w służbowym pojeździe Straży Granicznej, poinformowała major Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Na platformie X od kilku dni krąży nagranie, ukazujące problemy, jakie migranci stwarzają polskim służbom na granicy. Nie jest znana dokładna data zdarzenia przedstawionego na nagraniu. Natomiast wyzwiska ze strony migrantów, przemoc, rzucanie kijami, jak i prowizoryczne bronie używane do walki ze służbami, podkreślają tylko skalę problemu na granicy. Od początku roku na Podlasiu odnotowano około 24 tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Cudzoziemcy pochodzili z 49 krajów świata. W sierpniu Straż Graniczna zanotowała blisko 2200 prób. W lipcu było ich ponad 1300, a w czerwcu ponad 3700. Od 13 czerwca na około 60-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią w powiecie hajnowskim obowiązuje strefa buforowa z zakazem przebywania.
Została ona wprowadzona na 90 dni na mocy rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na ponad 40-kilometrowym odcinku nie wolno przebywać w pasie o szerokości 200 metrów od granicy. Natomiast na 16 kilometrach szerokość pasa wynosi około 2 kilometrów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przedłużenie obowiązywania strefy buforowej o kolejne 90 dni, począwszy od 11 września. Według resortu strefa okazała się skuteczna, a od czasu jej wprowadzenia liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy spadła o prawie 70%. Na spadek ten wpłynęła również obecność policyjnych sił prewencyjnych na granicy. Służby w ostatnim czasie mogą pochwalić się spektakularną akcją. Straż Graniczna zatrzymała 3 cudzoziemców podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji z Białorusi do Polski. Rafał Kawalec, rzecznik zamojskiej prokuratury, poinformował, że do zatrzymania obywateli Gruzji, Azerbejdżanu i Ukrainy doszło 19 sierpnia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej ze Sławatycz. Zatrzymani mężczyźni na co dzień mieszkali w Warszawie i Łodzi. Śledczy postawili im zarzuty, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która pomagała cudzoziemcom w nielegalnym przekraczaniu granicy Polski. Z ustaleń prokuratury wynika, że migranci byli dowożeni w okolice granicy polsko-białoruskiej, którą następnie pieszo, poza przejściami granicznymi, nielegalnie przekraczali. Po stronie polskiej byli odbierani przez organizatorów lub ich współpracowników i transportowani samochodami do Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Rafał Kawalec wyjaśnił, że jest to już kolejne śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury okręgowej w Zamościu, dotyczące organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Dotychczas zatrzymano 11 członków tej grupy przestępczej, składającej się z obywateli Gruzji, Azerbejdżanu, Ukrainy i Białorusi, którzy zajmowali się transportem migrantów. Działalność grupy miała miejsce na tzw. szlaku białoruskim. 10 z zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa ma charakter rozwojowy, podkreśla Kawalec. Za udział w tej działalności przestępczej podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia. 8 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.